Cześć Wam! Tak, to ja. Tak, ostatni film był chyba... O mamo, nie pamiętam. W marcu, kwietniu? Bardzo, 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 bardzo dawno temu. No i tak, jakby jest mi strasznie dziwnie nagrywać ten film po takim czasie, ale pomyślałam, że skoro jeszcze stycznia nie mam rozpisanego, to czemu miałabym tego nie zrobić na filmie, a że mam akurat 3 dni wolne o dziwo z pracy, to po prostu mam na to chwilę czasu, więc stwierdziłam, że spróbujmy. Ja nie obiecuję, że wracam na stałe, nie obiecuję żadnej systematyczności. Zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy, co się uda zrobić, ile się uda zrobić, ale nadzieja jest. Więc te wasze praktycznie codzienne prośby i pytania w końcu zostały wysłuchane. Strasznie się denerwuję, bo tak dziwnie mi trochę, że po takim czasie znowu do was mówię i tak muszę się, wiecie, na nowo włączyć, że tak powiem, w ten tryb. Także dzisiaj będziemy sobie planować styczeń. Ja mam już pierwsze tam... dni oczywiście rozpisane, bo dzisiaj jest 4 stycznia, 5 nawet, więc tutaj mam pierwsze dni rozpisane, zaraz Wam to pokażę, ale rozrysujemy sobie, naklejamy, że tak powiem, te pierwsze początkowe strony, których nadal jeszcze nie mam, bo nie miałam kiedy się za to zabrać. Więc dzisiaj to zrobimy. Korzystać będziemy w pierwszej kolejności może o notesie. Notes, bo też go jeszcze nie widzieliście, notes to Leuchtturm. Leuchtturm 1917, personalizowany, Tosiakowo. W kropki czerwone to jest taka nowa kolekcja zeszłoroczna. Nowa kolekcja zeszłoroczna, no jak to brzmi? Bauhaus od Leuchtturma właśnie. Były w różnych kolorach takich właśnie bauhausowych, więc bardzo spoko. Widziałam, że teraz jakoś przed świętami w listopadzie wyszła nowa seria pastelowa. Ja tej pastelowej nie mam. Mam ten i mam jeszcze w kolejce czeka taki chyba albo winny, albo niebiesko taki butelkowy. Generalnie powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zaskoczona jakością Leuchtturma, bo przez ostatni rok słyszałam dużo złego, a tu się okazuje, że wcale tak źle nie jest i ja naprawdę tęskniłam za tymi stronami takimi, wiecie, lekko kremowymi i takimi, które po prostu lekko przebijają. Bardzo dobrze mi się w nim pracuje, bardzo dobrze mi się w nim robi, aczkolwiek piszę już nie cienkopisem, nie piórem, tylko długopisem, takim zwykłym sztedlerem kulkowym, najzwyklejszym na świecie. W ogóle wszystko, co mam w piórniku, mam brudne, a jak widzicie, wszystko jest różową mazią wymaziane, a to nie jest różowa maź, tak naprawdę tylko gumka chlebowa, którą dostałam od Angeliki. Noszę ją w piórniczku i ona wszystko brudzi. I tak się zastanawiam, czy ja nie powinnam jej w jakiejś torebeczce nosić oddzielnej, bo po prostu wszystko mam usyfione nią, więc jak będę coś brała, na przykład, o zobaczcie, cienkopis, nie cienkopis, tylko braszpen, również jest calusieńki różowy, więc no tak. Jeszcze słów kilka o tym Leuchtturmie. Wkładka jest czerwona, oczywiście jest w kropki. Tutaj na początku nic nie ma, tutaj mamy menu, czyli tam indeks powiedzmy, ja z tego w ogóle nie korzystam, więc u mnie jest wolne. U mnie pierwsza strona była tutaj, bo zaczęłam ten notes od listopada. Pokażę Wam pierwsze strony przy okazji filmu o listopadzie może, bo tak planuję zaraz nagrać i zobaczcie i pokazać Wam moje strony listopadowe i strony grudniowe. To będą 2 osobne filmy. Trzymajcie kciuki, żeby się udało, żeby się nic nie zepsuło i żeby to poszło tak, jak powinno pójść. I wtedy Wam wszystko pokażę. Tak, więc grudnia Wam już nie pokazuję. I tutaj zaczynamy styczeń. Styczeń u mnie będzie kosmiczny. Korzystam z naklejek moich, tosiakowych, z zestawu styczniowego. To będzie strona powitalna. Tutaj mam konstelacje, które będą ozdobnikami, ale wymyśliłam sobie, że te konstelacje będę wykorzystywać w dniu, w którym będzie rozpoczynał się kolejny znak zodiaku przez cały rok. Taki mam ambitny plan. I pierwszy jest, jeżeli dobrze pamiętam, chyba wodnik. O matko, zapisałam sobie, zaraz Wam powiem, bo to nie jest dla mnie takie oczywiste. Tak, wodnik. 20 stycznia jest wodnik, więc dopiero wtedy sobie ten arkusz wykorzystam. One oczywiście są dostępne w sklepie. Możecie sobie zajrzeć. Linki do wszystkiego oczywiście będą na dole, łącznie z leuchtturmami, długopisami i innymi takimi bajerami. Spóki go nie mam na sprzedaż. Może będzie przełaził, nie wiem, czy widzieliście. Więc tutaj mam stronę powitalną, kalendarz, moje humory, trochę ozdobników. No i w trakcie będzie wychodziło, co tam jeszcze nam potrzeba. Mam oczywiście też kawkę. O, Bez kawki nie ma życia. Pokazałabym wam ten kufel, ale boję się, że się wyleje. To jest kufel taki z Gryffindorem, który zmienia kolor w momencie, jak się wlewa do niego czegoś zimnego. I to jest kubek z Magical Suitcase, bo... Suitcase, tak, dobrze pamiętam. Zaczęłam u nich kupować takie pudełka. Swoją drogą, gdybym wróciła tak na YouTube'a na stałe, to mogłabym wam robić open boxy tych suitcase'ów. Magical Suitcase'ów, bo one są takie fajne. Słuchajcie, pomyślimy, zobaczymy. Nic nie obiecuję. Nic nie obiecuję. Matko, bo ja jak zwykle, wiecie, teraz wam naopowiadam, że będzie super i w ogóle, wiecie, znowu będę regularnie wrzucać filmy. Za tydzień się okaże, że nic z tego nie wyjdzie, więc nic nie obiecuję. Mam takie małe postanowienie noworoczne, ale dopóki nie będę miała pewności, że z niego na pewno coś wyjdzie, to nie będę wam nic tutaj obiecywać. I pierwsza strona powitalna to będzie oczywiście powitanie miesiąca, czyli mój wieniec. W tym miesiącu kosmicznie. Tak mi się styczeń jakoś z gwiazdkami kojarzy. Swoją drogą widziałam, że ogarnięte też mają kosmiczny temat, więc się znowu zgrałyśmy. Więc fajnie. Pamiętam, że z truskawkami chyba w czerwcu też się tak zgrałyśmy fajnie. Więc można, że tak powiem, komplementarnie kupować naklejki i u mnie, i u nich i będą do siebie w miarę pasować. Więc mamy tak, mamy tutaj stronę startową, mamy styczeń. Mamy styczeń. Okidoki. I to jest po prostu najprostsza strona startowa. Swoją drogą taki wieniec możecie sobie też z moich wklejek, bo ja wklejki cały czas robię przez cały rok, mimo tego, że mnie tutaj tak prawie nie było, to wklejki nadal powstawały. I we wklejkach ten wieniec też jest styczeń, tam jest chyba witaj styczniu. O matko, druga strona. A w ogóle pewnie się zastanawiacie, dlaczego mi tak długo nie było, no bo jakby, wiecie, praca, dom, sklepik ruszył w kwietniu, później miałam z nim przeboje, bo mi maszynka nie działała, więc z maszynką walczyliśmy przez dobre 2 miesiące. To nie działało, tamto nie działało, jakoś w okresie wakacyjnym udało nam się sporo razy gdzieś tam wyjechać na kemping na przykład, więc jak nas nie było w Warszawie, no to ten dzień wolny, który miałam od normalnej pracy, bo pamiętajcie, że ja też normalnie pracuję, był jakby wyjazdowy, więc już w ten dzień nagrać się nie dało, a tak jak wam wielokrotnie powtarzałam, nagranie takiego filmu, który trwa, już nie mówię nawet, że te godzinę czy półtorej, ale nagranie takiego półgodzinnego powiedzmy filmu, to nagranie to jest jedno, bo to nie jest oczywiście długie, to trwa tyle, ile mniej więcej później widzicie, bo u mnie tych cięć jest naprawdę niewiele. No ale później trzeba to zgrać z telefonu, a mój telefon z moim komputerem współpracować nie chcą, więc muszę zgrywać na komputer mojego szanownego małżonka. Od niego później na pendrive zgrywać sobie na swój komputer. Później trzeba to zmontować, więc przynajmniej 1:1 obejrzeć. Jak już się 1:1 obejrzy, to później trzeba to wyrenderować, a to zwykle trochę trwa, no w zależności od długości filmu, tak ze 2, 3, 4 razy tyle, ile trwa film. Różnie bywa. Później trzeba to wrzucić na YouTube'a, trzeba to opisać, a pamiętajcie, że opisanie filmu to nie jest takie hop-siop. Zresztą każdy, kto kiedykolwiek wrzucał film i nie wrzucał go tak po prostu sotę, tylko chciał dać pod filmem jakieś, wiecie, opisy, linki do różnych rzeczy, o których się mówi i tak dalej, to wie, że to trwa naprawdę długo. Więc to. Trzeba zrobić miniaturkę jakąś tam. No wiadomo, te moje miniaturki nie są jakieś ola bogarety. No niemniej trzeba ją zrobić. No i później jeszcze najlepiej zrobić premierę, bo mam nadzieję, że uda mi się zrobić premierę. I tak naprawdę ostatecznie schodzi się na to zwykle cały dzień. W sensie, jak ja robię taki film i chcę go wrzucić danego dnia, no to zwykle schodzi się calusieńki Boży dzień. I po prostu ciężko jest znaleźć tak w normalnym życiu cały dzień, pracując jeszcze normalnie, nie zajmując się tym na co dzień i jakby nie traktując tego jako taką podstawową formę zatrudnienia, czas na to, tak najzwyczajniej w świecie. I ja wiem, że wy byście bardzo chcieli, żeby tych filmów było dużo, żeby one były regularnie. O, gdzie wszystko już przyklejone. Żeby tego było dużo i żeby było fajnie. Ja też bym chciała, ale po prostu nie zawsze się da. Po prostu nie zawsze się da. I niestety, jak mam do wyboru wyjazd albo nagranie filmu i wrzucenie go do na YouTube'a, no to niestety w ostatnim czasie raczej wybierałam wyjazdy, bo to jakby, myślę, że nie muszę wam tego tłumaczyć. Jesteście inteligentnymi, młodymi ludźmi. I w ogóle tutaj chciałabym jeszcze sobie tasiemki washi wykorzystać. A, pokażę wam. To są moje tasiemki washi. Proszę się nie śmiać. Ostatnio robiłam, w ostatnich miesiącach robiłam kupiłam kilka paczek washi na Aliexpress i jak widzicie, kilka. Więc zaraz będę czegoś szukać kosmicznego w miarę, żeby mi tutaj pasowało do tematu. Tylko najgorsze jest to, że... O, tu mam jakąś kosmiczną. O, tu jest kosmiczna. O, całkiem nieźle idzie. Całkiem nieźle idzie. Najgorsze jest to, że jak mam w takim pudełku, to tutaj właśnie mało co widać. Tu mam jakieś kosmiczne gwiazdki. O, to jest ładne kosmiczne. I trzeba szukać. Niemniej nie mam innego pomysłu na trzymanie tych tasiemek, bo są jakieś gwiazdki od biedy. O, tu jest ładna, kosmiczna i chyba styknie, co? Nie będziemy tutaj jakoś szaleć z tymi... O, tu są jakieś kosmiczne. Dobra, nie będziemy szaleć, styknie. Trochę kotów. O, i jak widzicie, te moje naklejki są w ogóle białe. Ja się bałam, że na tych leuchtturmowych, takich ciemniejszych kartkach będzie to wyglądało słabo. Okazuje się, że nie wygląda źle. Ba, wręcz mi się nawet podoba. Przede wszystkim mi to nie przeszkadza, więc jakby spoko. To też informacja dla osób, które korzystają właśnie na przykład z Leuchtturma i zastanawiają się, jak z tymi białymi naklejkami. Możecie sobie popatrzeć, zobaczyć, jak to wygląda. Moim zdaniem nie wygląda źle, ale wiadomo. Mój sklepik, moje naklejki, co mam powiedzieć, nie? Tak można sobie pomyśleć. Ale nie, mnie to nie boli. Mnie to nie boli. O, fajna ta taśma. Pasuje. Pasuje. Dobra, i jeszcze ją sobie tutaj pierdzielnę. No i dobra, mamy kalendarz. Kalendarz na styczeń oczywiście i ja bym jeszcze chciała sobie tutaj te pola, których nie wykorzystuję. Muszę sobie tutaj zakleić, bo tak robię już od dawna, więc będę kontynuować tradycję, która mi się podoba. W ogóle to muszę zrobić jeszcze z tych kosmicznych naklejek, bo zaczęłam też z poprzednich zestawów naklejek robić takie mini ikonki. Pokażę wam może coś przykładowego, żebyście wiedzieli, o czym ja mówię. Na przykład przy świątecznych, o, tego typu mini ikonki, bo one mi się świetnie sprawdzają jako punktatory, a tych kosmicznych jeszcze nie zrobiłam, bo ten zestaw był robiony tak jak najszybciej, żeby był tam w okolicach świąt. No i wiecie, jest tylko tak naprawdę taka podstawa, czyli strona powitalna, kalendarz, planer, moje humory, dni miesiąca, dni tygodnia, konstelacje i te ozdobniki. Tak naprawdę to wszystko. Nie ma jeszcze tych wszystkich innych takich dookoła, więc ja myślę, że one tam w ciągu stycznia się pojawią. Gdyby ktoś na przykład chciał sobie na luty taki zestaw mieć, to powinno już być wtedy wszystko. Mam nadzieję, w ogóle mam nadzieję, że jutro mi się uda nad tym przysiąść, bo chciałabym sama móc sobie jeszcze teraz w styczniu z tego korzystać. Spuki, odsuń się. Spuki oczywiście jest podekscytowane. Dobra, to kalendarz mamy. I lecimy dalej. Tutaj mamy moje humory. Moje humory to też żadna filozofia w moim wykonaniu, bo standardowo korzystam z mojej wklejki. Już od wielu miesięcy. Ten format sprawdza mi się idealnie i jakby nie zamierzam na razie go zmieniać, bo i po co zmieniać coś, co działa. Jedyna innowacja, która się teraz pojawiła, no dla mnie to innowacja, bo po tylu miesiącach w końcu... O matko. No tak, bo ja sobie zawsze biorę te takie, które na przykład są źle przycięte krzywo i później... O, takie są skutki. Jedyna innowacja... Czekajcie, przykleję. jest taka, że do tej pory tutaj na tym trackerze nie było numerków. O, tutaj jak widzicie takie wyszarzone numerki. I ja zawsze miałam problem, pewnie Wy też, żeby sobie dopasować, jak na przykład któreś pominęłam, chciałam któreś tam ze środka sobie dopisać. Musiałam liczyć od góry, od dołu, który to numerek to który. No i doszłam do wniosku, że to nie ma sensu. I w końcu poszłam po rozum do głowy i zrobiłam numerki. I one są wyszarzone, więc jak się będzie je zamalowywać, to nie będzie problemu. Swoją drogą, ja teraz będę musiała uzupełnić te moje humory. Ale tak, zrobię sobie tracker kroków i snu, to wtedy wszystko za jednym zamachem. Moje humory. Bo jak mówię, dzisiaj jest 5. Więc z 4 pierwszych dni tak naprawdę już wszystko mam. Tutaj na tym styczniowym powitaniu miesiąca jest jeszcze kosmos, gdyby ktoś chciał sobie wykorzystać. O, ja sobie... A może tutaj na tą stronę powitam sobie? Nie, tutaj nie. Może tutaj. O. Dobra. I co teraz? I teraz jeszcze potrzebujemy tutaj takiego... Wiecie, w legendy, o, bo kolory, bo zakładam, że wiecie, 1, 2, 3, 4 czy 5, zresztą jest ten problem, 5, 4, 5. Zakładam, że wiecie, jak się z tego korzysta, jeżeli nie, to zaraz Wam wytłumaczę. Sprawa jest bardzo prosta. Ta tabelka po lewej stronie to jest miejsce na kolory, którymi oznaczacie sobie swój nastrój danego dnia, a tutaj wpisujecie sobie jakąś tam czy najważniejszą rzecz z danego dnia, czy na przykład, nie wiem, jakiś taki highlight of the day. No ja różnie to zaznaczam. Tu sobie oczywiście wykorzystuję jakieś tam buźki, to nie są moje naklejki, to są naklejki, nawet nie mam pojęcia skąd, mam wrażenie, że ja je kiedyś dostałam od kogoś, więc nie wiem, ale takich buziek w internecie naklejkowych jest zawsze bardzo, bardzo dużo wszędzie, więc myślę, że znajdziecie. Może i u mnie kiedyś coś takiego się pojawi. W sumie by wypadało. I kolory. Kolory. Mamy teraz, co my teraz mamy? Styczeń, czyli mamy takie wszystko niebiesko-fioletowe, więc może te niebieskie i fioletowe będą dobre. Różowy, zielony i szary. O, może w ten sposób. To są eddingi, takie mazaczki. Ja z nich dosyć intensywnie korzystam. Fioletowy, różowy, zielony. Tak, spróbujmy. Dobra. Czyli tak, najlepszy będzie taki niebieski. I jeżeli dzień będzie takim niebieskim, to znaczy, że będzie super. Później mamy fioletowy. Zwykle fioletowy u mnie ląduje na smutne dni, ale że to klimat teraz taki kosmiczny, to myślę, że będzie pasował. Teraz mamy różowy. Jako taki powiedziałabym przeciętniak. Zielony. Ale zobaczymy, czy przebija. A, nie zobaczymy, czy przebija, bo jest naklejone. Chciałam Wam pokazać, czy one przebijają, ale ja z nich korzystam tylko tutaj, a zwykle na poprzedniej stronie jest właśnie. Co jest właśnie? Jest właśnie coś wklejone. W ogóle zapomniałam, że powinnam robić cięcia. Znaczy w sumie nie wiem, czy powinnam, bo jeszcze tym iPhone'em nowym nie nagrywałam tych filmów i nie wiem, jak tam będzie z rozstrzałem głosu i dźwięku, bo przy poprzednich miałam takie problemy, że jak za długo nagrywałam, to mi się rozłaził dźwięk z obrazem. I zobaczymy, jak to będzie przy tym iPhone'ie, bo ja w międzyczasie też telefon zmieniłam. Przecież tyle się zmieniło. Tyle się zmieniło, słuchajcie. W ogóle jestem tak zakochana w tych naklejkach. One są takie śliczne. Muszę ich sobie więcej chyba zrobić, bo boję się, że wykorzystam je wszystkie tutaj do tego i później na cały miesiąc nie będę miała, aż mi... Słyszycie? Głos mi wysiada. Dobra. To teraz kroki sobie machniemy. Kroki piszę to jest Pentel Touch, jeżeli dobrze kojarzę. Tak, Pentel Touch. I tutaj sobie zrobimy. Kroki też robię od dawna już tak samo. W sensie nic się tutaj też nie zmienia. Tutaj są i kroki, i sen. I tutaj jest cały czas bez zmian, powiedziałabym. Ta tabelka, jak ją wymyśliłam, tak mi służy dzielnie i jakby nie ma sensu nic z nią robić, bo jest spoko. I teraz tak, potrzebujemy tutaj na górze, to są albo godziny, albo tysiące przechodzonych kroków. 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 plus. Spuczku. Spuczku. Nie wiem, czy go widzicie. Pewnie nie, bo on tak akurat siedzi poza granicami. Ale przyszedł i patrza. A tutaj są dni miesiąca. 5, 6. Ok. I to już mamy. Jeszcze potrzebuję zrobić linię. Linię zrobimy może szare. Dobra. Dobra. Tu sobie jakieś tam kreseczki czy coś tam, wiecie, żeby było weselej, a może zrobimy z tego gwiazdki. O, zrobimy z tego gwiazdki. Okej. I tak, pod spukiem mam rozpiskę tego, ile było tego w ostatnich dniach. Spuczku, przesuń się, dzieciaku. Przesuń się, przesuń, przesuń się. Daj mi notesik. No, daj notesik. Aha, odwrócił się tyłkiem i siedzi. Jestem bardzo ciekawa, czy wy to widzicie. Widzicie końcówkę kota. Widzicie? Samą końcówkę kota. O, zobaczcie, tutaj mamy ogon kota. Możemy sobie wziąć ogon kota. Będzie z nami siedział. Także spoko. I tak, sen będę sobie oznaczała niebieskim. Kroki będę oznaczała może fioletowym, tak żeby były dwa różne kolory. I tak, pierwszego, może najpierw sen. Tutaj mamy 6 godzin snu. Rozpisałam sobie, czyli zaznaczam kropę. Drugiego mamy 9 godzin snu. Ok. Trzeciego mamy 9. Ok. Czwartego mamy 8. Ok. I piątego 8. Dobra. I ja to sobie tak łączę, żeby mi się taki śliczny wykresik zrobił. I jeszcze kroki. Kroki będą bardziej żenujące. 3791. To tak powiedzmy mniej więcej tu. 2560. To tak lekko za połową. 4,5. To tak tutaj. I wczoraj 566, bo żeśmy nigdzie z domu nie wyszli. Czyli gdzieś tutaj. Siedzieliśmy w domu i odpoczywaliśmy. Dzisiaj idziemy jeszcze do escape roomu, więc chociaż gdzieś wyjdziemy. Także chociaż tyle. Dobra, i teraz jeszcze chciałam sobie tutaj uzupełnić 2 papieży. Swoją drogą, bardzo dobry film na Netflixie. Bardzo dobry film. A drugi był taki, powiedzmy, bez szału. Trzeci to był ostatni dzień przed wolnym, więc już niczym innym nie żyłam. Dobra, i czwarty całodniowy odpoczynek, tak jest. I jeszcze sobie tutaj poogarniamy kolorki. Wczoraj był czwarty. O właśnie, widzicie? I teraz nie muszę się zastanawiać, tylko widzę, że czwarty to czwarty. Ma to sens, w sensie podoba mi się to. Tutaj był, powiedzmy, że też niezły, ale nie aż tak dobry jak wczoraj. Więc robimy sobie tak. Ok. Później było już zmęczenie organizmu niestety. Tak jest. Tutaj był pierwszy. Pierwszy był nawet taki, powiedzmy, taki sen. O. Dobra, i tak wyglądają pierwsze 4 strony, te najważniejsze tak naprawdę. I tutaj mam stronę ostatnią, którą jeszcze sobie zrobimy. I to jest strona z Tosiakowym, bo postanowiłam od stycznia wrócić do tego, żeby sobie mieć gdzie zaplanować Tosiakowe sprawy, czyli naklejki, YouTube, digital i blog. Teraz Wam wszystko wyjaśnię. O, tak. O, tak. Wiecie, że u mnie to nie ma tak, żeby było od linijki, więc musicie nauczyć się z tym żyć, ale myślę, że już po takim czasie to się nauczyliście i wiecie, że u mnie nie ma czego się spodziewać, że będzie ładnie, prosto i idealnie. Bo jak się coś zagniecie, coś się no to trudno. Słuchajcie, będę z tym żyła. I to ja będę z tym żyła, a nie wy, więc... więc tak. I myślę, że sobie ten gwiazdkowy motyw tutaj wykorzystam, bo mi się bardzo podoba ta taśma. I bardzo pasuje do... do czego? No do miesiąca całego takiego gwiezdnego. Pokażę Wam zaraz też te pierwsze strony, które już sobie rozpisałam na początek stycznia, w sensie dniówki, bo już kilka, no do wczoraj tak naprawdę, mam rozpisane, bo na bieżąco musiałam sobie jakoś planować życie bez tych pierwszych stron. Ale widzicie, to chwilę też zajmuje, żeby to zrobić, więc trzeba mieć tą chwilę, żeby to ogarnąć. I tu chyba sobie fiolecikiem. Dobra. Tak, ja chciałam sobie tutaj zrobić takie niby washi. Zobaczymy, co mi z tego wyniknie, jak to będzie wyglądało w ogóle. Bo ja bym to zrobiła tak właśnie bardzo od niechcenia. Tak jak tutaj sobie narysowałam. Długopisem w ogóle, wiecie. O. Boli, co? Wiem, że boli. Niech perfekcjoniści zamkną oczy. No niestety takie żyćko. Takie żyćko ze mną. Ale mi dziwnie tak gadać. W ogóle już mi gardło zaczyna boleć. A jeszcze chciałam 2 filmiki nagrać. Zobaczymy, czy się uda. Dobra. To już mamy. Teraz trzeba tutaj jeszcze dopisać naklejki. O, i tu się pojawia pytanie do Was. Jaki motyw widzicie na luty? Bo oczywiście standardowo można polecieć w serduszka i tego typu rzeczy, co jakby oczywiście nie jest złe. Niemniej, może macie jakiś pomysł na inny taki kojarzący się z lutym, ale nie aż tak oczywisty motyw. Może jakoś tam go wykorzystam, bo też już powoli zastanawiam się nad naklejkami właśnie na luty i nad wklejkami. Tak właśnie nie wiem, co by tu zrobić, żeby było dobrze. W ogóle ta gumka chlebowa to jest odkrycie po prostu zeszłego roku. Także Angelika, bardzo dziękuję, że mi sprawiłaś taką radochę. Angelika, planer Fluvia oczywiście, żeby nie było. I tutaj sobie jeszcze machniemy tą przerywaną linię. Okejka. I jakoś to będzie. Fioletem, nie? Nie, szarym. Szarym sobie zrobimy. Okej. No, więc jeżeli macie pomysł na motyw, na luty, to oczywiście bardzo chętnie się dowiem i bardzo chętnie przygarnę wszelkie pomysły. Plus, jeżeli macie jakiś w ogóle motyw, pomysł na naklejki, to też oczywiście nie piszcie mi tylko o pogodowych, bo pogodowe, no mam nadzieję, że jeszcze w styczniu trafią do sklepu, bo to jest coś, co bardzo chciałabym już w końcu mieć zrobione, bo sama chciałam już od stycznia zacząć sobie znowu trakować pogodę, a nie mam naklejek do tego, więc jakby sami rozumiecie moją lekką frustrację, więc na pewno to się pojawi, więc o pogodowych pisać mi nie musicie. Więc jeżeli jakiekolwiek inne Wam przychodzą do głowy motywy, to oczywiście jestem bardzo otwarta na propozycje. I pamiętajcie, że na Instagramie, jeżeli Wam nie brakuje, to na Instagramie zawsze jestem najbardziej dostępna tak naprawdę. Tam jestem na wciąż. Tam możecie też podejrzeć, co czytam aktualnie, co polecam aktualnie, jaki film, jaki serial, gdzie jestem, czy jestem gdzieś na wyjeździe. To zawsze tam najprędzej. No ale zobaczymy, co z tym YouTubekiem będzie, czy uda się jakoś wrócić. Jeszcze ja mówię Wam tutaj, wiecie. Znaczy, jeżeli to oglądacie, to wiecie, że się udało, ale ja to się w ogóle zastanawiam, czy uda mi się na pewno... Czy uda mi się na pewno wszystko zmontować i nagrać, bo z tym zawsze jest problem. Nie będę przy Was już tego uzupełniała, bo to też nie ma najmniejszego sensu. Mam tam rozpiskę, więc sobie to wszystko pouzupełniam już sama. Wam jeszcze pokażę te pierwsze strony, które już są ogarnięte. To są dniówki, oczywiście. Dniówki u mnie wyglądają nadal tak samo. O, tutaj od ogarniętych i to też od ogarniętych. Reszta moja, poza tym. Dniówki wyglądają standardowo. Jest dzień miesiąca, to jest zestaw kosmiczny. Czy ja go gdzieś mam? Pewnie gdzieś go mam, ale gdzie? To jest świetne pytanie. O, zestaw kosmiczny mogę Wam pokazać. To jest zestaw kosmiczny, to są dni miesiąca, takie kryształki kosmiczne. I dzień tygodnia, też takie niebieskie. Jest też lista zadań. Właśnie, lista zadań. Korzystam jeszcze ze świątecznej. Mam jeszcze taką filiżankową na przykład, ale muszę zrobić też taką kosmiczną, żeby mi pasowało do całości. Tutaj są jakieś ozdobniki różnego rodzaju. Wszystko znajdziecie w sklepie. I taki do filmów zaznaczania, jakie oglądaliśmy filmy. To też jest świąteczny, w zasadzie zimowy powiedzmy, ale myślę, że powstanie też jakiś taki zimowy typowy z gwiazdkami, kosmosem może. Postaram się w ogóle robić teraz do każdego zestawu miesięcznego też te checklisty, też te filmy, może okienka też do każdego się pojawią, tak żeby było większy zakres tematyczny, ale to po prostu wymaga więcej czasu, a w grudniu tego czasu, jak wiadomo, było niewiele. I tak, i dniówki wyglądają, tak jak widzicie, całkiem prosto. Jeszcze tylko raz Wam pokażę pierwsze strony. Strona powitalna, kalendarz, który tutaj sobie będę uzupełniać później na bieżąco. Moje humory, kroki i sen. Tutaj Tosiakowo. I dniówki. Nic trudnego, całkiem prosto. I tyle tak naprawdę. Mam nadzieję, że jakby zaspokoiłam chociaż troszeczkę Waszą ciekawość i Waszą potrzebę dłuższych filmów ze mną. No tak jak mówię, ja się postaram, ale nic nie obiecuję. Nie mówię, że na pewno... Jakby, wiecie, wrócę z jakąś taką regularnością i częstotliwością dla Was satysfakcjonującą. Mam nadzieję, ale nic nie obiecuję. Wszystkie linki do wszystkiego znajdziecie oczywiście na dole. No i cóż, no ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że zapraszam Was do kolejnego filmu. Mam nadzieję, że będziecie ze mną i że wybaczycie mi takie moje różne potknięcia dzisiaj przy tym filmie, bo tak jak mówię, no trochę mnie nie było, więc może być różnie. Dziękuję, że ze mną jesteście, dziękuję, że do mnie piszecie, dziękuję, że jesteście ze mną w kontakcie mimo wszystko i jakby, no mam nadzieję, że do zobaczenia już niedługo. Pa, pa, pa!